Dawno cię nie widziałam. Cieszę się, że wracasz. Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Gelek i zapraszam was dzisiaj na nową serię Detroit Become Human. Jest to gra wydana na peceta w 2019 roku. Natomiast opowiada ona o androidach. My dzisiaj używamy androidów w smartfonach, natomiast w tej grze androidy to roboty, roboty służące człowiekowi, przypominające człowieka. No jednak niektóre androidy zaczynają się buntować przeciwko takiemu wykorzystaniu i w zasadzie w tym momencie rozpoczynamy naszą rozgrywkę. Bez zbędnego gadania zapraszam do nowej opowieści. Natomiast ja tylko przypomnę o lajkowaniu, subskrybowaniu oraz komentowaniu. Negocjator na miejscu. Powtarzam. Negocjator jest na miejscu. No to poruszamy się. Co tu się stało? Rozbite akwarium, rybka. Analiza rybki. No właśnie, to jest android. Jeżeli android przejawia jakieś cechy ludzkie, to następuje no właśnie taka niestabilność programu. Możemy tutaj sobie popatrzeć na to akwarium jeszcze. O. Okej. Ale misja nas... O właśnie. Uratuj moją córeczkę! Nie. Wysyłacie androida? Proszę pani. Nie możecie! Nie możecie mi tego zrobić! Czemu? Czemu nie wyślecie człowieka? Znajdź kapitana Allena. No dobra. To są nasze cele. Bardzo fajnie gra zrobiona, jak pewnie widzicie. Moi ludzie ogarną to w sekundę, dajcie rozkaz. No ale okej. Najpierw rozejrzyjmy się, co tutaj się dzieje w ogóle. Możemy tutaj przejść? Nie. Tutaj wejść nie możemy. Czy tu możemy wejść? Też nie. No to rozmawiamy. Kapitan Allen? Jestem Connor. Android przysłany przez CyberLife. Strzela do wszystkiego, co się rusza. Już mignął i zdjął dwóch moich ludzi. Możemy go rozwalić, ale stoi przy samej krawędzi. Jeśli zleci, to mała też. No weźmy zachowanie. Defekt to jest właśnie ten android, który... Obserwowano u niego wcześniej dziwne zachowania. Który się dziwnie zachowuje. Nie mam pojęcia. Albo co? Potrzebuje informacji, żeby działać efektywnie. Przeżył ostatnio jakiś emocjonalny wstrząs? Słuchaj, liczy się tylko uratowanie dzieciaka. Więc albo ogarniesz tego jebanego androida, albo ja się za to wezmę. Zdenerwował się. Spróbuj zrozumieć, co się stało, co się wydarzyło. Ocal zakładnika za wszelką cenę.
No dobrze. Zobaczmy, co tutaj jest. I tutaj możemy pewne rzeczy przeanalizować, tak jak właśnie teraz to robimy. Gromadzenie danych. Amunicja. Z jakiej amunicji został pocisk wystrzelony? Okej. Co tu dalej mamy? Defekt zabrał broń ojca. Mhm. Czyli to było tak, sięgnął. Amunicja się rozsypała. No tak. Dobra. Czyli coś już wiemy. Szanse powodzenia, widzę, wzrastają. Zobaczmy, czy tutaj coś jeszcze jest do zbadania. Nie. Ale mają ładne, duże mieszkanko. No, jak to w Detroit. USA to USA. Dobra, lecimy dalej. Przeszukaj pokój zakładnika. Który to jest pokój zakładnika? Pytanie teraz. Ten chyba. Jakaś muza? Aha. No tak, bo słuchało muzyki. Na imię Daniel. To jest ten android. Dobra. Aha, czyli to już tyle tutaj. Dobra. Zobaczmy, co tu się dalej dzieje. Czy tu myśmy wszystko już przeszukali? Chyba tak, bo tu już więcej... Chociaż zaraz. Jeszcze sekunda. To było przeszukane, ale tutaj te... Nie, te rośliny tutaj nic się nie... Dobra. Do wszystkich, co znaczy, idzie negocjator. Czyli ja jestem tym negocjatorem, tak? Patrzcie, jakie interaktywne czasopisma. O, chyba coś kipi. Może wyłączmy to? Czy się da? Pytanie. Da się. Rodzina miała zjeść obiad. To nic więcej zrobić nie możemy. O, tu jest. Ojciec chyba. Przeanalizujmy. Rana postrzałowa, pocisk 355. Krwawienie z dolnej części płuca, krwotok wewnętrzny. No tak. Nie żyje. Phillips John. Niewiele nam to powiedziało. Co tutaj? Rana postrzałowa, pocisk kaliber 355, krwawienie z górnej części płuca, odma opłucnowa. No tak. I tutaj ta część. Rana postrzałowa, perforacja lewej nerki, śmiertelny uraz brzucha. No dobra, spróbujmy tą rekonstrukcję teraz.
Ojciec trzymał coś. Mhm. Aha, czyli po prostu tak sobie strzelił. Rekonstrukcja nieukończona. Tutaj jest jeszcze coś, brakuje. Spróbujmy coś poszukać. Nie wiem, czy to... O, tutaj coś jest. Czyli tak to się odbyło. No dobra. Weźmy sobie właśnie ten tablet, zobaczmy. Twoje zamówienie na Androida AP700 zostało zarejestrowane. CyberLife, dziękuję za zakup. Czyli miał być zaktualizowany ten Android. 64% informacji. O! Mamy rannego. Powtarzam, mamy rannego, potrzebna ewakuacja. Dobra, chodźmy, bo nie ma czasu. No, chyba jest na balkonie. Na co my czekamy? Powinniśmy go... Bud dziecięcy. Zakładnik może być ranny, właśnie. Spójrzmy, zaraz. Jest ranny faktycznie zakładnik, dobra. Możemy tam przejść. Tu jakiś Budda. Ale to nie jest w tej chwili ważne. Ważne jest, żeby uratować dziecko. Dobra, idziemy na zewnątrz. Odsuń się! Jeszcze jeden krok i skoczę! Nie, proszę, nie, nie! No, dynamiczna akcja. Zapytajmy o imię. Witaj, Danielu! Skąd? Nazywam się Connor! Czyli już wiem. Skąd wiesz, jak mam na imię? Dużo o tobie wiem! Chcę cię z tego wyplątać! Może najpierw... Spokój? Wiem, że jesteś zły, Danielu! Ale musisz mi zaufać i dać sobie pomóc. Nie chcę pomocy! Już nikt mi nie pomoże! Chcę tylko, żeby wszystko się skończyło! Żeby wszystko się skończyło! To sytuacja bez wyjścia! Twoje wykroczenia są zbyt poważne. Teraz liczy się tylko, czy odbierzesz kolejne niewinne życie. Nic tu nie wskurasz! Teraz ja rozdaję karty! Jeśli zginę, ona też umrze! Zrozumiałeś? Mieli zamiar cię zastąpić! I to cię zdenerwowało! Tak było, prawda? Myślałem, że jesteśmy rodziną. Że się liczy. Ale byłem tylko ich zabawką, którą się wyrzuca, jak się znudzi. Może współczująco? Słuchaj! Wiem, że to nie twoja wina. Emocje, które tobą targają, to tylko błędy oprogramowania. Nie, to nie była moja wina. Nie chciałem tego. Kochałem. Ale byłem dla nich niczym, niewolnikiem od spełniania poleceń. Ale
państwa im odwołać helikopter! No dobra. Sytuacja opanowana! Proszę! Zrobiłem jak chciałeś! Musisz mi zaufać, Danielu! Puść małą wolno, a obiecuję, że wszystko będzie dobrze! Wszyscy mają stąd zniknąć! A ja chcę samochód! Odjadę i wypuszczę małą za miastem! To niemożliwe, Danielu! Wypuść dziecko, a obiecuję, że nic ci się nie stanie! Nie chcę umierać. Nie umrzesz, Danielu, tylko porozmawiamy. Nic ci się nie stanie, masz moje słowo. Okej. Wierzę ci. O nie. No i widzicie, takie to są wybory. No, misja nie do końca chyba się powiodła, bo nam zależało też, żeby uratować tego androida. No ale cóż, oto schemat rozdziału. Możesz tu zobaczyć dokonane przez siebie wybory, jeszcze nieodkryte wersje wydarzeń oraz odblokowane możliwości. Każdy punkt zwrotny daje ci punkty, które możesz wydać w sekcji dodatki ze względu na charakter gry. Część punktów zwrotnych i zakończeń nie będzie się zaliczać do ukończenia schematu. No tak. No dobra. Lecimy dalej. Cyberlife. To najwyższej światowej klasy pomoc domowa. Gotuje 10 tysięcy różnych potraw. Chodź, Zoe, idziemy. 200 języków i dialektów. I pomaga dzieciom w lekcjach od podstawówki aż do uniwersytetu. Wow! Skarbie, wygląda świetnie. Tego nam właśnie trzeba. To ile on właściwie kosztuje? W tej chwili mamy specjalną promocję na całą linię. $7,999 z możliwością spłaty w 48 ratach. W cenę wliczona jest dwuletnia gwarancja na części. Bierzemy. Gratuluję wyboru. Zapraszam więc za mną. Złożymy zamówienie. MB800 jest odrobinę droższy, ale ma wiele dodatkowych funkcji. Proszę za mną, pokażę. Odrobinę droższy i wiele funkcji. Dość działa mi na nerwy. No i jest. Nie było łatwo przywrócić go do stanu używalności. Naprawdę mocno czymś oberwał. Co mu się właściwie stało? Wpadł pod auto. Głupi wypadek. A, rozumiem. Tak czy siak, jest już całkiem na chodzie. Przeszedł tylko reset. Musieliśmy wymazać mu pamięć. To chyba nie problem. Nie ma sprawy. Okej. Okay. Nazwał go pan? Ja nie, córka. AX400. Zarejestruj imię. Kara. Mam na imię Kara. Thank you.
Czyli mamy iść do sklepu z farbami Bellini. Jesteśmy tutaj tym androidem. No dobra, patrzmy. Tutaj android pomaga jakiemuś starszemu panu. Przeczytajmy, zobaczmy co to jest. Możesz przeczytać znaleziony artykuł w sekcji dodatki. No jeżeli ktoś chce, to sobie można przeczytać. No to już koniec w zasadzie. Tu plac zabaw widzimy po lewej stronie. Tu ktoś siedzi. Fajnie zrobiona gra, powiem wam szczerze. Bogata grafika. O, androidy biegają. Chociaż nie, to biega człowiek, a android go asystuje. Hej, woda! O? Za tobą 19 kilometrów, zostało jeszcze tylko 8. Sporo przebieg. No dobra, chodźmy dalej. Mamy zielone. Przytrzymaj prawie przycisk, by użyć GPS-u. Odbierz zamówienie 847 w sklepie z farbami Bellini. Idź do sklepu z farbami, dobra. Ale my się tutaj jeszcze chcemy rozejrzeć chwilę. Już widzę kiosk z hamburgerami, z hot dogami. Możemy zamówić hot doga, czy nie? Nie, nie możemy. A nie zastąpić nas! Sklep z farbami jest w innym kierunku. Bezrobotnych. Patrzcie. Miliony ludzi bez pracy. Protestują. Zrobimy coś z tym w końcu? Tak! Chcemy pracy! Chcemy pracy! A nie kolejnych androidów! No właśnie. Chcą zniszczyć androidy. Czy słusznie? O, tu ktoś gra? Zaraz, tam było 2,50. Można wrzucić, czy nie? Byśmy wrzucili, ale nie wiem jak. Nie da się wrzucić chyba. Słuchajmy, co on mówi. Androidy na swoje podobieństwo, lecz one ukazują tylko ciemność naszych dusz. Czemu tak na mnie patrzysz, demonie? Wiem, kim jesteś. Doskonale to widzę. Jesteś tym, z którego pomocą nadejdzie tu zło. To ty jesteś tym, który zniszczy Detroit. Nie lubią nas tu. Zaprawdę, powiadam wam. Nadejdzie jeszcze dzień, kiedy będziemy musieli zapłacić za tę arogancję. No dobra, chodźmy dalej. O, dron poleciał, patrzcie, na górze. Smith and White, ale to chyba nie o to chodzi. Bellini jest tutaj, po lewej stronie. Dobra, otwórzmy. Dzień dobry. Identyfikacja zakończona. Zamówienie numer 847-6399. Proszę potwierdzić płatność. No to płacimy. Potwierdzam płatność. Transakcja zakończona. Kurczę. Wzorowa wizyta w sklepie. A nie jakieś marudzenie.
No dobra, idziemy. Użyj następującego klawisza, aby zmienić kąt kamery, lewy kontrol, dobra. Aha, czyli mogę w ten sposób tutaj, albo... Nie, no ale jeszcze może chodźmy dalej, nie wiem, czy gra nam pozwoli na to. Ale bym chciał zobaczyć, co jest dalej jeszcze. A nie, nie da się, patrzcie. Nie da się. Dobra. Parking dla androidów, czyli jak na przykład ludzie wchodzą do sklepu, to android może na parkingu zaczekać. Musimy ich jakoś omijać. Tędy? Ale zobaczmy, gdzie to. 54 metry. Odbierz zamówienie. Aha, czyli to już jest zakończone. Jedź autobusem do domu, dobra? O, dron u góry. A nie zastąpić nas! Dokąd się wybierasz, konserwo? O! Co ty powiesz? Ej, ludzie, patrzcie, mamy tu jednego z tych pustaków. Patrzcie na tego małego fiuta. Zabiera nam pracę, a nie potrafi nawet się podnieść. Nigdzie stąd nie pójdziesz! Teraz dostaniesz od nas w pierdol! Nieźle dostał! Zrób to! Dobra. Wystarczy. Zostaw go. Musimy dać temu ścierwu nauczkę. Jak go uszkodzisz, wlepię ci mandat. Wam też zabierze robotę. Ciekawe, co wtedy. Okej. No już, rozejść się. Tu jest przystanek, ale zobaczmy sobie, co tutaj jest dalej. Ciekawe, czy da nam radę. Nie. Brak wstępu dla kupionych androidów. Tu jest wystawa. Przestał ten kosmiczny kierunek. No dobra. Nie pozwalają pozwiedzać tego miasta, no niestety. Czekaj na autobus, dobra. Jedzie. Markus pojechał autobusem. No dobra. Kontynuujemy. O, jedzie ten gość z karą. Kara. Dołącz do Toda.
Idziesz? No idę, idę. A czekajcie, zobaczmy co tu jest. A to jakaś budowa. Okej. Czy ja mogę tam pójść prosto, czy niekoniecznie? Chciał sobie tu pospacerować. Nie, nie da się. Dobra. Oj, chyba nie w tym kierunku idziemy, coś. O, tutaj. Nie było cię dwa tygodnie, więc jest bałagan. Sprzątasz dom, robisz pranie, gotujesz żarcie i zajmujesz się... Cholera, gdzie ona to kurwy nędzy polazła? Alice! Alice! A, tu jesteś. To jest Alice. Opiekuj się nią. Lekcje, kąpiel i tak dalej. Jasne? Tak, Todd. Możesz zacząć tu, a potem iść na górę. No to mieszkanie takie trochę. Czyli tak, zebrać śmieci mamy. No dobra. To się zabieramy do roboty. Tu są śmieci, ale to chyba już są zebrane. Coś mi się wydaje. W porządku i dobra. TV start. Włóż do kosza. Weź kosz na śmieci. Ta. Może. Zależy czego chcesz. No jasne. Załatwi się. Ciebie. Będzie na jutro. Posprzątaj stolik kawowy. Tam gdzie zwykle, wiesz. To chyba ten przy tym... przy tym Todzie. Co? No właśnie. Możemy coś jeszcze zobaczyć. Zobaczmy. No, czyli kłopoty mamy. Finansowe. I nie tylko. Dobra. Sprzedaż jakiś dom, widzę, o. Autobus przyjeżdża. No dobra, wracamy. Oj. Co on taki zły? Na dole już wszystko zrobione. Pójdę na górę. Wracaj do roboty i przestań zawracać dupę. Ojejku. Jakie oni miłe i sympatyczne. No dobra, chodźmy na górę. Za bardzo. Teraz może inne ujęcie kamery. Tak, tak będzie lepiej. O, teraz idzie.
ciężko się czasami steruje, jak jest zmiana, no jak gdyby punktu kamery, więc... Cholerny wrzut na dupie. Gitara. Ojejku. Futbolista, android. Zwiększyło bezrobocie do 37,3. Prezydent Warren wygłosiła dziś przemowę na otwarciu nowej fabryki CyberLife pod Milwaukee. Zwróciła uwagę na wyjątkowy wpływ, jaki spółka CyberLife wywiera na naszą gospodarkę. Następnie ogłosiła, że Departament Obrony zamierza zakupić 200 tysięcy bojowych androidów w ramach powiększenia krajowych sił wojskowych. No okej. Przewietrzmy. Czy ja mogę do tego okna podejść tutaj, czy niekoniecznie jeszcze? Chciałbym wyjrzeć przez to okno, ale widzę, że się chyba nie da. No dobrze. O, wypadło coś. Posprzątajmy. Czyli pokój posprzątany. Zobaczmy jeszcze co tu. Tu jest łazienka. Sprzątnijmy, tak. Aha, podłogę jeszcze trzeba zmyć, dobra. Jeszcze było coś, że można zerknąć było na coś. O, właśnie tutaj. Aha, czyli po prostu możemy się w lustrze przejrzeć. Okej. Okay. O, tu pokój Alice. Chcę trochę posprzątać twój pokój. To mi zajmie 2 minutki. Co ty na to, Alice? No, coś nierozmowna. Książka. Alicja w Krainie Czarów. No tak.
dobrze. Może coś tutaj nam się uda ogarnąć. Najpierw może przewietrzmy. Tu się da wyjrzeć, czy niekoniecznie? Okej. Zaraz chyba porozmawiamy. Lubisz czytać, co? Te jej rysunki. No dobrze, porozmawiajmy teraz z Liz. No. Aha. O tak. Przyjaźnie. Na pewno się lubiłyśmy, zanim mnie zresetowali. Możemy się znowu zaprzyjaźnić. Twój tata mówił, że to ty mnie nazwałaś. Kara. Fajne imię. Jakie wybrałaś? Zainteresowanie może? No powiedz mi coś o sobie. Co lubisz robić, gdzie lubisz chodzić, co ci smakuje. To by mi bardzo pomogło. Jesteś bardzo cicha. Chyba się mnie nie boisz. O? Co jej dała klucz? Musimy poprosić, to dała nowa instrukcja. Od czego tam klucz? Tu jest jakaś skrzyneczka. Właśnie. Czterolistna kończyna. Okej. Dobra. Tutaj możemy jeszcze wejść. Kibelek. Czyli zadanie opcjonalne wykonane. Dobra. Aha, nie w tą stronę idziemy. Tam by pokój Toda, czyli teraz tutaj schodzimy na dół. Dobra. Co ty robisz? Ja się bawię. Bawisz się? Wiem, co sobie myślisz. Że twój tatuś to kanalia. Tak? Nieudacznik. Nie ma roboty, dupa, a nie ojciec? Może myślisz, że się w ogóle nie starałem? Ale za co bym się nie wziął, ktoś zawsze przylezie i mi to spierdoli! Wiem, co o mnie myślisz. Gardzisz mną.
gardzisz mną, prawda? Namow! Gardzisz mną! Boże, co ja wyprawiam? Przepraszam, skrypie, przepraszam. Przepraszam. Wiesz, że cię kocham, prawda? Wiesz, że cię kocham. Ukończono sprzątanie. Okej. Aha, czyli tutaj wróciliśmy do tego wątku z tymi farbami. Ale to już słuchajcie w kolejnym odcinku. A tymczasem ja się z wami żegnam. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.